Przybliżą. Architektura ARM ma trochę perspektywy, nie składa się tylko z zabawek typu Raspberry Pi, ale są także poklonne serwery. No, kilka słów będę mówił o generalnie, co to jest ten stack, ale w paru słowach. Bardziej chcę się skoncentrować na tym, jak w Linaro zajmowaliśmy się, nadal się zajmujemy tym, żeby ARM64 był normalną, standardową architekturą w projekcie OpenStack. Powiem chwilę, parę słów o tym, jak budujemy OpenStacka na wspieranych przez nas systemach i jak wspieramy ludzi, którzy zajmują się OpenStackiem w pierwszych dystrybucjach. Wspieramy aktualnie Debiana, Jesse oraz CentOS 7. Ponieważ są to obie te dystrybucje, są dystrybucjami robionymi przez społeczność. Nie stoi, w zasadzie nigdy nie stoi za nimi żadna firma, z Debianem żadna. Za CentOSem stoi Red Hat, ale jest to bardziej w układzie. My wam zapewniamy wsparcie, w sensie sprzęt, ludzi, gdzie z Red Hata pracują też w CentOSie, ale nie jest to kategoria, że my będziemy to sprzedawać CentOSa, po to mamy Red Hat. Ja przy okazji, pracuję w Red Hacie i jestem oddelegowany jako inżynier do projektu Linaro, żebym wspomógł pracę nad 64 mapą. Powiem także o naszej chmurze deweloperskiej Linaro, a w zasadzie w tej chwili dwóch, oraz parę słów o takim ciekawym projekcie, który był zajmowaliśmy się w ciągu ostatnich miesięcy, który nazywa się Interoperability OpenStack. Także, czym jest OpenStack? W skrócie. OpenStack jest zestawem programowania służącym do tego, żeby można było sobie postawić chmurę na posiadanym przez siebie sprzęcie. Składa się z mnóstwo różnych komponentów, nazwie Nova, Ironic, Keystone, Horizon i tak dalej. Mnóstwo jest nazw poszczególnych komponentów. Prawdę mówiąc, znam kilka z nich, używam kilku z nich, wiem o istnieniu mnóstwa innych, którymi na szczęście nie muszę się zajmować, bo bardziej zajmuję się wsparciem ludzi, którzy zajmują się OpenStackiem, niż samym OpenStackiem. Jeżeli trzeba zbudować paczkę jakąś, ponieważ coś nie działało i mamy łatkę, moją robotą jest wziąć tą łatkę, dogadać się z ludźmi, którzy to paczkują, żeby to uwzględnili, żeby trafiło to do upstreamu tego typu sytuacji. Także, właśnie, OpenStack i dystrybucje, które wspieramy. Linaro jako takie ma układ taki, że robimy wydanie dwa razy w roku. Pierwsze wydanie, przy którym pracowałem, to było 16.06. Wtedy też zajmowaliśmy się OpenStackiem w wersji Itaka. Była to pierwsza wersja, gdzie ARM64 był taką architekturą już wyraźnie zauważoną. Mieliśmy specjalnie, jedną z rzeczy, które były wydane, były trzy specjalnie dla nas, było butowanie przy użyciu UEFI. Także nie ma jak wcześniej, mieliśmy kategorie, wszystkie maszyny wirtualne trzeba było startować, dodając kernel, dużo zabawy było. Wtedy wsparliśmy team OpenStackowy z Debiana, udostępniając im maszyny ARM64, żeby mogli budować paczki. I także przetestowaliśmy, czyli pomogliśmy część przy testowaniu tejże. Dla z kolei CentOSa było tak, że wziąłem paczki od projektu RDO. Projekt RDO jest projektem, który zajmuje się zbudowaniem OpenStacka dla CentOSa 7. Ich głównym celem jest x86, w większości przypadków. To, co ja zrobiłem, to było wzięcie wszystkich paczek źródłowych, przebudowanie tego pod ARM64 oraz zgłoszenie wszystkich błędów, które wychodziły przy tym, razem z chipsami, łatkami. Często były kategorie typu macie paczkę, przykładowo,
skalera w wersji 23.7.3. Musicie zaktualizować do myślnik 7 z Fedory, ponieważ w myślnik 6 doszło wsparcie dla 64, w myślnik 7 doszło wsparcie dla PowerPC i Little Engine, przykładowo. Więc tego typu zmiany zostały wszystkie ładnie, pięknie pomerdżowane. Co trzeba było zaktualizować, zostało zaktualizowane. I moje paczki zostały udostępnione pod podanym adresem. Do aktualnego wydania, nad którym pracujemy, planujemy wydać to w grudniu, wybraliśmy wersję OpenStack Newton. Jest to aktualnie wydana wersja. Wydanie było jakoś ostatniego miesiąca. W trakcie developmentu Newtona zajęliśmy się dość mocno włączeniem wszystkich zmian, które były wymagane, żeby ARM64 po prostu działał. Jeżeli były jakieś zmiany w projektach pobocznych typu Livvir, QEMU, także zajmowaliśmy się pomerdżowaniem tego. Zrobiliśmy bardzo duży nacisk na przetestowanie całego środowiska. OpenStack ma całkiem fajny zestaw narzędzi do testowania tegoż. I przygotowaliśmy zestaw obrazów do użycia z OpenStackiem. Cirrus jest to standardowy, bardzo minimalny system używany przez ludzi z OpenStacka w testach. Praktycznie biorąc pod uwagę ilość zmian, które musiałem zrobić, żeby to było używalne na ARM64, spowodowała, że stałem się top kontrybutorem w projekcie. Pierwszy po autorze. Ale było tego kilkanaście tysięcy inni. W przypadku Linear RPC są to obrazy chmurowe tychże dwóch dystrybucji z użyciem kilku aktualizacji przygotowanych przez Linar. Przykładowo używają naszych linearowych kerneli w nowszych wersjach niż są dystrybucja. I pracujemy także nad wsparciem obrazów oficjalnych z Fedory, CentOSa, CoreOSa i paru innych systemów. Przy okazji, jeżeli ktoś ma jakieś pytania w trakcie, proszę bardzo, śmiało. I tak, OpenStack można testować w zasadzie w dwóch typach konfiguracji. Pierwsza konfiguracja zwana przez ludzi od OpenStacka często full OpenStackiem. Jest to w zasadzie niezalecane, ale do celów deweloperskich można sobie szybko postawić. Jest to postawienie absolutnie wszystkich komponentów na jednej maszynie. Maszyna musi oczywiście obsługiwać wirtualizację, mieć trochę miejsca na dysku, wskazane jest więcej RAM niż 16 GB. Na 16 się da, ale to jak uruchamiamy jedno, dwie maszyny wirtualne i wystarczy. A rozwiązaniem, które jest bardziej wskazane, jest to OpenStack w rozdzielonych nodach. Mamy wtedy nod kontrolujący, nod sieciowy, compute node, gdzie odprawiamy tylko i wyłącznie klientki. Mamy oddzielny nod ze storage'em. Tego typu sytuacji. To za chwilę zresztą pokażę, że jak to rozwiązaliśmy w naszych testowych chmurach. W zeszłym roku, zanim przyszedłem do Linaro, została uruchomiona wersja, którą ostatnio określiliśmy jako Linar Local Cloud 1.0. Jest to oparte o OpenStacka w wersji Liberty. Ma bardzo dużo ograniczeń. Sieć została zrobiona ręcznie, mimo wsparcia dla wielu rzeczy, które są w OpenStacku. Nie ma zarządzania przez użytkowników maszynami wirtualnymi. Nie ma dostępu do API ani do interfejsu webowego. Nie ma migracji nażywca między compute nodami. Jednakże jest to uruchomiona, ta chmura pozwoliła ludziom.
ludziom i firmom różnego rodzaju zająć się portowaniem ich oprogramowania na ARM64, testowaniem ich oprogramowania na ARM64. Praktycznie po uruchomieniu w ciągu pierwszego miesiąca było 700 zgłoszeń, gdzie ludzie większość trafiła w kolejkę. Były to firmy typu Bain, Airbus, różne firmy stojące za rozwiązaniami dla Enterprise. Były też różnego rodzaju projekty open source'owe, które po prostu potrzebowały maszyny, żeby móc przetestować, dlaczego nasz program nie działa na tej architekturze, a potrzebowali ci deweloperzy czegoś, co będzie miało więcej niż gigabajt lub 2 gigabajty pamięci. Też minusem było to, że wszystkie maszyny wirtualne były zarządzane przez naszych administratorów, więc jak to kolega określił, w sytuacji, gdy potrzebowałem zrestartować którąś z maszyn robiącą za compute node, czyli to, na której były uruchomione maszyny wirtualne, chciałem wysłać maila do wszystkich ludzkich administratorów tych maszyn wirtualnych, że no sorry chłopaki, ale jutro muszę na pół godziny wyłączyć maszynę. Napiszę wam, o tej porze wyłączono maszynę, o tej porze powinno być już powrotne. Jedną z rzeczy, które właśnie rozwiązaliśmy, robiąc chmury 2.0, było to, że jest to odparte o aktualną wersję OpenStacka, czyli Newtona, z wykorzystaniem wszystkich komponentów, których potrzebowaliśmy. Mamy sieć zarządzaną przez OpenStacka, mamy dajemy użytkownikom oddzielne konta, więc kategorie typu firma X dostaje login, hasło, kilka wirtualnych procesorów, wirtualną pamięć i storage. Mają dostęp do kilku naszych obrazów standardowych, mogą wrzucić swoje obrazy, robić swoje VM-ki, zarządzać sobie tym. My nie musimy w to wnikać. Też, ponieważ mamy zrobiony teraz storage przy użyciu SEFA, działa bez problemu migracja, więc jeżeli musimy wyłączyć któregoś compute node, to jest to zaznaczyć wszystkie wirtualki, które zaznaczyć praktycznie ten compute node, gdzie idzie do piachu, maszyny wirtualne migrują się na inny komputer, serwer jest wyłączony, robimy co trzeba, włączamy go, zgłasza się do puli i maszyny jest dostępny do użycia. Dajemy właśnie też dostęp do API i ta chmura z kolei jest hostowana w Cambridge, w Wielkiej Brytanii. W tej chwili, no i co jest też ważne, jest postawione automatycznie. Jeżeli potrzebujemy dodać jakiegoś node'a, to jest kwestia uruchomienia skryptu w Ansible'u i node wstaje, jest zainstalowany, wszystko co trzeba i po prostu działa. Nie jak poprzednio, że kolega miał zestaw magicznych skryptów, które robiły cudy. Aktualnie playbooki Ansible'owe są gdzieś dostępne? Tak. Tak, są dostępne normalnie w bicie. Linaro ma politykę, że jesteśmy, po prostu działamy otwarcie i wszystko co robimy jest dostępne. Pomijając sytuacje, w których z różnego rodzaju względów NDA obowiązuje, ale wtedy po prostu nie są to rzeczy udostępniane na zewnątrz. Nie udostępniamy na zewnątrz. Jeżeli coś wymaga jakiegoś NDA, to z reguły też nie ma informacji na zewnątrz, że tym się zajmujemy. Żeby po prostu nie było nagle jakichś dziwnych requestów. Bo czasami jest sytuacja typu któraś z firm członkowskich udostępnia nam prototypowy serwer. Zajmujemy się tym, żeby Linux na tym działał poprawnie, aktualizacja. Już tak, z firmware'u, po czym okazuje się przykładowo, że sprzęt nie trafia w ogóle na rynek. No i tak to wygląda w tej chwili. Mamy tam kilkanaście, 13 maszyn. Trochę maszyn czeka na postawienie drugiego raka i upchnięcie tego wszystkiego. No i też... Co jest nim? Część z tych maszyn czeka też na aktualizację sprzętu producenta. Plany, no jak zawsze mamy trochę planów do tego. Dodatkowe testy, poprawianie tego co w testach wyjdzie,
automatyzacja użytkowników, no bo tak jak mówiłem, mamy dość długą kolejkę ludzi i firm, projektów, które chciałyby skorzystać, no a niestety jesteśmy ograniczeni trochę sprzętem. Pytanie było, w jaki sposób testujemy, czy klaster jest sprawny. OpenStack przychodzi z zestawem testów. Masz Tempesta, który jest dość rozbudowany zestawem testów, sprawdzający, czy wszystko jest w porządku. Stawiasz całość, uruchamiasz Tempesta, czekasz tam ileś godzin na wyniki, sprawdzasz, czy wszystko było w porządku. Przy części sprzętu, nawet te testy wydajnościowe, to niekoniecznie z możliwością publikacji wyników. To raz. Dwa. Część sprzętu, które używamy, są to wersje przedprodukcyjne sprzętu, więc wyniki, które na nich osiągamy, różnią się od tego, co ostatecznie trafi na rynek. Niektóre komputery z tych, co tutaj mamy, mają przykładowo procesory w wersjach, które nie trafiły w ogóle na rynek. Przykładowo mogą się nawet całe kontrolery storage'u albo kontrolery sieciowe użyć. Więc publikowanie wyników trochę mija się z celem. Jedno jest pewne, no, przynajmniej te wirtualki chodzą z porównaniem taką, jak to chodzi na tym samym sprzęcie na bardzo. Nie ma jakiegoś nożu, bo było wielki projekt. I to jest też aktualna architektura, jaką mamy postawione. Jest oddzielna maszyna, która robi za kontrolę od wszelkich API, kontroler od sieci, od danych, czyli wszystkich bazy i innych znalazki, kontroler od sieci i garść compute nodeów, przy czym w naszej konfiguracji compute node robią także za nowy storage. Każdy dostał kilka dysków twardych, które są używane przez SEF i jakoś to działa. Maszyny mają albo interfejsy, kilka interfejsów gigabitowych, bądź interfejsy 10-gigabitowych. Pytanie? Do tej topu? Bo ja wiem, że ja idę szybko z tekstem, proszę czasem. Pytanie było, jak duży jest ten CEFA na compute node, jeśli chodzi o obciążenie? Może przyznać, że nie. Nie wiem, czy to było sprawdzone. Podejrzewam, że było, ponieważ jedną z rzeczy, które robiliśmy przed użyciem CEFA na produkcji praktycznie, było sprawdzenie, czy to działa na ARM 64 i czy to działa poprawnie. Wydajnie i tak dalej, więc na pewno jakiś narzut jest, jaki nie. Ja z innej beczki. Co trzeba zrobić, żeby dostać od was zasoby, żeby odpalić wirtualnie? Co trzeba zrobić, żeby dostać zasoby? Musisz wejść, wchodzisz na adres linaro.cloud, wypełniasz formularz, czekasz w kolejce. Ponieważ pracujesz, nie wiem, tutaj pracujesz, wyślij jakiś request do wewnętrznej sieci, czy gdzieś przypadkiem się ludzie nie zajmują serwerami, czy nie mają. Nie, chodzi mi o te armowe i na rzeczy niezwiązane z pracą. No, to prawdę mówiąc, kolejka jest dosyć trudna. No. Więc. Ale jakby co, to daj znać, może znajdę coś u siebie. Chyba, że potrzebujesz naprawdę jakichś mniejszych zasobów, to. Jest dużo zabawek na rynku, które dają ci tego typu procesor i gigabajt lub 2 gigabajty RAM. Dobra. Interoperability OpenStack. To był ciekawy projekt, przed którym zajmowaliśmy się w ciągu pół roku. Ponieważ ekipa od OpenStacka co pół roku ma swoją konferencję OpenStack Summit, ludzie się zjeżdżają, gadają o technologiach, gadają o developmencie. I w zeszłym roku, na poprzedniej
konferencji w Wiedniu padł pomysł, że wiecie co, wszyscy robią chmury na bazie OpenStacka. No fajnie, super, duże nazwy i tak dalej, ale czy workload, który mamy, czy przysłowiowy klient, gdy ma swój workload do odpalenia, to czy to będzie działać na chmurze producenta X, Y, Z, czy tylko u któregoś? I powstał pomysł, że okej, zrobimy zestaw skryptów, zestaw testów, nazywa się to RevStack. I każdy dostawca chmury publicznej, który będzie chciał wziąć udział, proszę bardzo, są zasady, stawiasz swoją chmurę, odpalasz RevStacka, zestaw testów. Jeżeli wszystko działa poprawnie, zgłaszasz się na następny OpenStack Developer Summit, który był teraz w Barcelonie 2 tygodnie temu. Będziemy o tym, podsumujemy, zaprosimy Cię, będzie fajnie. No i rzeczywiście było tak, że trzeba było się zgłosić do któregoś piątku. Pamiętam, że w czwartek mieliśmy jeszcze ostatnie szybkie poprawki, żeby na pewno wszystko u nas zadziałało, żeby cały test przeszedł. No, jakby nie patrzeć, okazało się, że byliśmy jedyni, którzy zajmowali się czymś innym niż x86 w tym projekcie. A wyszło całkiem fajnie. Ostatni link to jest link do filmu na YouTubie z prezentacji z OpenStack Developer Summit z Barcelony, gdzie generalnie na scenę wjechał taki stół długości prawie jednego z tych stołów, 16 laptopów, 16 firm, grup projektów biorących udział i 16 osób po osobie z każdego z tych projektów. Wszyscy mieli za zadanie uruchomić to samo zadanie. W tym bardzo trudno było stawiamy WordPress, bo to można postawić szybko. Nie? Każdy dostał zestaw, ten sam zestaw skryptów Ansible'a. Miał uruchomić to, pokazać, że to po prostu działa. Nie? Ten sam workload, 16 różnych dostawców chmury. Byliśmy jakby jedyni, którzy byli z ARM64. Było to fajne, ciekawe zdarzenie. I robiło trochę też prasy wokół tego, czym się zajmuje. Możesz powiedzieć, jakie firmy tam uczestniczyły? Nie pamiętam wszystkich, od razu mówię. Był tam Canonical, Cisco, Mirantis, Red Hat, IBM, SUSE, Linaro, Rackspace i jeszcze jakaś inna. W wideo, które tutaj podlinkowane na końcu są, można wyraźnie zobaczyć, co tam jest, wymienić dokładnie po kolei, bo nazwę firmy. I to wyglądało za tym zabawnie, bo prowadzący podchodził do praktycznie losowej osoby, podstawił mikrofon i pytał o coś. Wyszło całkiem miło i zabawnie. Także to wszystko. Pytania? Może nie tyle pytanie, to takie ciekawe spostrzeżenie, które mi się nasunęło, że ten termin chmura jest tak szeroko stosowany, bo mamy projekt właśnie OnCloud, który nazywa się chmurą i mamy projekt OpenStack, który też nazywa się chmurą. Mamy projekt OnCloud, który nazywa się chmurą i projekt OpenStack, który nazywa się chmurą. A każdy z nich zajmuje się praktycznie zupełnie czymś innym. Więc ciekawe właśnie, że ten termin tak naprawdę nie do końca wiadomo, co oznacza, kiedy się go stosuje. Bo już rozumiem, że właśnie OpenStack to jest do takich architektur as a service zastosowanych. Kwestia terminologii, terminologicznej. Zawsze, ja może... Ja muszę przyznać, że terminologiczną zawsze problemy są, nie? Jedni nazywają to klastrem, dla mnie z kolei klaster jest to ileś maszyn połączonych ze sobą, które udają jedną.
kiedyś wydawało. Chmury oczywiście, no jedni powiedzą, że chmura to jest taki on-cloud, czyli taki stary, że mamy takiego Dropboxa, nie? Fajnie, mamy pliki w chmurze, super. Inny powie, że no dobrze, ale EC2 Amazonu to też jest chmura, nie? Bo mam maszyny wirtualne sobie gdzieś tam w chmurze, nie? Bo mój komputer, na którym trzymam laptopy, też jest gdzieś tam w chmurze, ale to jest akurat remeta. Także to określenie, czy to jest chmurą, czy tamto jest chmurą, czy to jest klastrem, czy to jest szantym, wampem. Jesteśmy w IT, używamy takich popierdzionych definicji, że często ciężko dojść, o co dokładnie chodzi, w pewnym pytaniu. A od tego roku, że jest ustandaryzowana, jest dokładna definicja podana, to jest chmurą, a co nie jest. Tak, który będzie tam dokładnie numer. O, super. Czyli jeden chce wyszło, co to w ogóle jest chmurą. Fajnie. Pytanie? Okej, nie widzę. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się podobało.